Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Genezis. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Wtedy Józef rzucił się na twarz ojca swego. Płakał nad nim i całował go. Potem Józef rozkazał sługom swoim lekarzom, aby zabalsamowali ojca jego i lekarze balsamowali Izraela przez 40 dni, bo tak długo trwało balsamowanie. Egipcjanie opłakiwali go przez 70 dni, a po upływie dni żałoby po nim rzekł Józef do dworzan Faraona: jeżeli znalazłem łaskę w oczach waszych, powiedzcie proszę Faraonowi: ojciec mój zobowiązał mnie przysięgą, mówiąc: gdy umrę, pochowaj mnie w grobie, który wykopałem sobie w ziemi kananejskiej, dlatego teraz chciałbym pojechać i pochować ojca mego, a potem wrócę. Na to rzekł Faraon: jedź i pochowaj ojca swego, jak cię zobowiązał przysięgą. Pojechał więc Józef, aby pochować ojca swego. Jechali też z nim wszyscy dworzanie Faraona, starsi dworu jego i wszyscy starsi ziemi egipskiej. Nadto cały dom Józefa i bracia jego oraz cała rodzina ojca jego, tylko małe dzieci, owce swoje i bydło zostawili w krainie Goszen. Jechały też z nim wozy i jeźdźcy, tak że orszak był bardzo liczny. A gdy przyjechali do Goren Haatad, które jest za Jordanem, urządzili tam wielki, bardzo uroczysty obrzęd żałobny. Józef obchodził po swoim ojcu z żałobę przez 7 dni, a gdy mieszkańcy ziemi kananejskiej ujrzeli obrzęd żałobny Goren Haatad, mówili: to ciężka żałoba u Egipcjan, dlatego nazwano to miejsce Abel Misraim. Leży ono za Jordanem. Potem postąpili synowie jego z nim tak, jak im rozkazał. Synowie zawieźli go do ziemi kananejskiej i pochowali go w jaskini na polu Machpela, które nabył Abraham wraz z polem na grób dziedziczny od Efrona Chetyty, na wschód od Mamre. Po pogrzebie ojca swego wrócił Józef do Egiptu wraz z braćmi i wszystkimi, którzy pojechali z nim na pogrzeb jego ojca. Józef zapewnia braci o swoim przebaczeniu. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy? Kazali więc Józefowi powiedzieć: ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi: ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. Zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich: nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Śmierć Józefa. A Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną ojca swego, a żył Józef 110 lat. I oglądał Józef prawnuki Efraima, a synowie Machira, syna Manasesa, urodzili i się na kolanach Józefa. I rzekł Józef do braci swoich: ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Potem zobowiązał Józef pod przysięgą synów Izraela, mówiąc: gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd kości moje. Józef umarł, mając 110 lat, i zabalsamowano go i włożono do trumny w Egipcie.